Po raz pierwszy, szanowni państwo, będziemy grać dla wszystkich, dla małych i dużych. Serca nikogo nie omija, czy to są noworodek, czy jest to noworodek, czy jest to pacjent w bardzo podeszłym wieku. Po prostu może zaatakować każdego, w związku z tym gramy dla wszystkich. Tym bardziej nam grać dla wszystkich, ponieważ w bardzo wielu szpitalach polskich jest nasz sprzęt. Jest sprzęt z serduszkiem, który bardzo skutecznie do tej pory cały czas ratuje życie i zdrowie. Ale jest także taką wiarą, jest takim przekazaniem informacji dla wszystkich, którzy wspierają nas, że te pieniądze nigdy nie zostały zmarnowane, te pieniądze nigdy nie zostały źle wydane, te pieniądze zostały wydane na sprzęt najwyższej klasy, tych urządzeń, ponad 70 400 urządzeń, które pracują, bardzo często pracują wiele lat, bo jest to sprzęt z najwyższego topu. Te pieniądze są niesamowicie rozważnie wydawane. Tylko w zeszłym roku dokonaliśmy 6 konkursów ofert, nie zamówienia publiczne, tylko konkursowe, aby kupić najlepszy sprzęt, aby rozmawiać z firmami, aby spotkać się z nimi face to face, aby z nimi rozmawiać, aby w ten sposób nie kupować cenę, czyli najniższą, ale kupować jakość, czyli sprzęt z najwyższej półki. Wjechaliśmy na cały glob, jesteśmy na całym globie ziemskim, pod każdą szerokością geograficzną, tam gdzie są Polacy, tam gdzie wyjeżdżali, aby szukać sobie nowych celów w swoim życiu, aby wyjść naprzeciw takiej życiowej przygodzie, bo dają sobie świetnie radę na całym świecie i teraz z tego miejsca pozdrawiamy was bardzo, bardzo gorąco. Jesteście takimi Simbadami, żeglarzami, którzy mówią także innym Polakom, warto próbować, warto gdzieś pojechać w świat i robić świetną robotę. Wy na świecie często musicie się mocno ukłonić waszym pracodawcom, czy ludziom, z którymi współpracujecie i organizujecie finał, żeby wam dali wolny czas, żeby zgodzili się na to, żeby ci poświęcali czemuś, co jest nieraz trudne do zrozumienia, właśnie ten czas, także czas pracy. I robicie świetną robotę. Nie macie pomocy żadnej systemowej. Okazuje się szkoda, że nie możecie w wielu miejscach liczyć na te instytucje, które reprezentują nasz kraj, które są instytucjami naszymi, systemowymi. Myślę, że fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamyka się w wiarygodności, że nie wiem, co mówić, że nawet nie wiem, jak bardzo byłyby próby dyskredytowania naszego grania, mówienia o nas w różnych okolicznościach, w różnych słowach. To na samym końcu te 70 400 urządzeń jest, pracuje, serduszkiem. I to wy jesteście tą kontrolą, to wy te urządzenia widzicie. I szanowni państwo, tutaj nie ma nigdzie wtyczki elektryczki, tutaj nigdzie nie ma kranu, do którego się podłączymy. Tu trzeba wszystko przywieźć, postawić, odpalić, a następnie cieszyć się, że ludzie, którzy się znają na tym biznesie, mówią, wow, fantastycznie to wygląda. Mogliby się tutaj prowadzić galę oscarową. To już jest dosłownie za chwilę. I to, co państwo tutaj widzicie, to jest ta cała niesamowita serdeczność. I wjechałem do was, już było chyba 130 tysięcy aukcji. Niesamowita ilość. Każdy może taką aukcję wystawić. Non-stop mamy telefony. Nie dalej jak przedwczoraj. Telefon od menadżera pana Lewandowskiego, Roberta. Chcecie koszulkę mistrzowską, noszoną z ostatniego meczu, tego mistrzowskiego z udziałem Roberta Lewandowskiego. Tak to wszystko do nas pędzi i to oznacza, jeszcze raz podkreślam, naszą wiarygodność. Gdyby tak nie było, to raczej telefon by milczał, to raczej nikt by nie pukał. Być może ktoś by próbował to zbudować, ale tego się nie buduje przez rozkazy, tego się nie buduje przez polecenie i tego się nie zbuduje, nawet jeżeli się miało pieniądze dużo większe, niż my wydaliśmy do tej pory. 1 750 000 000 złotych. To są pieniądze, które wydaliśmy na polską ochronę zdrowia. Otóż nie jest służba, to polska ochrona zdrowia. My pieniędzy nigdy nie dajemy. My kupujemy sprzęt, my pomagamy indywidualnie, aby pomóc dzieciakom i robimy to od 20 lat. I ta pomoc jest także skuteczna. A więc jeszcze raz w państwa głowach zostawiam te wszystkie przeliczniki. Te pieniądze, które są wydawane chociażby na telewizję publiczną, która razem z nami uruchomiła orkiestrę 31 lat temu. Razem z nami to zrobiła. 30 lat później wymazuje serduszko na swoich ekranach. To jest jak w opowieści, to jest jak w jakiejś filmowej story, który może ktoś kiedyś będzie
o tym opowiadał, jak niesamowita przygoda. I porównanie pieniędzy, które są tam wydane, do pieniędzy, które my wydajemy. Dlatego ta skuteczność jest ważna i ta skuteczność jest dzięki nam, pospolitemu ruszeniu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Za to dziękuję i będziemy mieli z tym ogromną styczność w niedzielę. Jesteśmy jednym z niewielu krajów na świecie, który tak skutecznie prowadzi program skierowany dla kobiet, które mają jedynkę, cukrzycę typu 1 i chcą mieć dziecko. I teraz ten czas planowania, czas ciąży i czas macierzyństwa jest razem z najlepszą pompą insulinową na świecie. Doprowadziliśmy do tego, że każda kobieta w Polsce, która się zdecyduje na posiadanie tej pompy, ma do niej dostęp. Najnowocześniejsza, wymieniliśmy nawet starsze typy na wszystkie najnowsze. Do tego doprowadziliśmy, że system Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa wszystkie koszty związane z używaniem, z codziennym używaniem tej pompy. Stała się ciemność, ale się starsze stała jasność. Być może ktoś nadepnął na kabel, albo to zrobił niechcący. Ale jeżeli już jesteśmy w tych ciemnościach, to nawet jeżeli one zapadną, to nie traćcie ducha, jak powiedział klasyk, i po prostu myślmy o tym, co się dzieje obok nas. Więc najpierw powiem coś bardzo ważnego, aby było bezpiecznie. A więc zwróćcie uwagę, co się dzieje obok was, żebyście się czuli bezpiecznie, jeżeli jesteście gdzieś na podwyższeniu, żeby się nikomu krzywda nie stała. Jeżeli są nasze służby, pokojowy patrol, proszę nam natychmiast tutaj spróbować pomóc. A więc jeżeli jeszcze jest agregat zastępczy zapalić, już się podnosi światło, a więc mój głos ma trochę mocy i ta moc podniosła jeszcze bliżej światło i za moment będzie się świeciło. Nie pękamy, to się może zdarzyć w każdej chwili. Wszystko ruszyło, nie to trwało, tyle, że my znowu się zrobiło. To jest wszystko po to, aby zobaczyć, czy jesteście wytrzymali, czy mimo takich sytuacji nikt się nie rozszedł. To jest najważniejsze. O, dziękuję. Na tym dobrze. No. Czyli mówi, że cała Warszawa jest ciemna. Dzisiaj o tej porze. Musimy na kogoś rzucić, musimy was taki dramat prowadzić. I opowiadać wszystko za słów. Co się z tego... Przemysła, nie macie co się z tego miejsca ruszać. My zaraz załatwimy pączki i gorącą herbatę. Mamy bułki, tak. Powoli już wraca, podnosi się. Podnosimy się z tego.